Siemano, Siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z serwisu Gitarowa Mgła, w którym dzisiaj akurat zajmę się swoim instrumentem. To jest mój Harley Benton XTP, XT22. Gdzieś już tam był jego test chyba, z tego co kojarzę. Generalnie w gitarze siedzą takie przepiękne, matowe przetworniki Roswell. I generalnie w gitarze te przetworniki chciałem sobie wyjąć. Powiem wam, że dzisiaj podłączyłem tę gitarę, żeby nagrać test przed zmianą, bo dzisiaj będziemy to trochę zmieniać i stwierdziłem, kurde, jakie te picki są całkiem spoko. No i miało być tak, że w tej gitarze miałem założyć sobie przetworniki EMG. Kupiłem też takie EMG, które są właśnie takie, o widzicie, nie? Czy takie by pasowały i w ogóle. Ale w tak zwanym międzyczasie nawiązałem kontakt z firmą polską, która nazywa się Analog Workshop i produkuje tak zwane diff ampy. Diff amp wygląda tak w TB-ce. Jeden z diff ampów już został rozdany w konkursie styczniowym, a drugi z diff ampów będzie rozdany w lutowym konkursie. A kilka z diff ampów po prostu zostanie tutaj zaimplementowanych do gitary. To jest aktywny układ do pasywnych przetworników. Taka ciekawostka. Więc jeżeli mamy przetworniki pasywne, które nie mają jakiegoś super outputu, jeżeli mamy przetworniki pasywne, które chcemy po prostu sobie wymienić, coś nam w nich się nie podoba, to jest taka opcja, żeby nie wymieniać przetworników, tylko dołożyć sobie taki onboard preampik do gitary i żeby on nam to brzmienie zmienił. Podobno jest tak, że wycina trochę przydźwięków sieciowych również. No i generalnie po prostu zmienia tą barwę, podbija tą barwę, trochę tam ingeruje oczywiście w pasmo i robi się po prostu zupełnie inna gitara. To jest wersja Diff Amp Double, tutaj, ta co teraz tutaj widzicie, i to jest to, co w tej gitarze wyląduje, czyli to jest taka wersja, że tak naprawdę to, co jest tutaj jako pojedyncze, tutaj jest podwójnie i można sobie załączyć to do dwóch humbuckerów. Bardzo prosta rzecz, włączamy to pomiędzy, na przykład w tej gitarze będzie to pomiędzy przełącznikiem a przetwornikami, czyli każdy przetwornik będzie miał jedną swoją stronę i potem będzie wyjście normalnie tak jakby na przełącznik i z przełącznika już do volume'u, więc nie musimy zmieniać żadnej elektroniki właściwie poza tym, że musimy to wmontować i dołożyć, nie wiem, dwa kabelki czy tam trzy kabelki, no bo przy EMG trzeba wymieniać wszystko. No tutaj trzeba jeszcze wymienić też ten gniazdko, no bo tutaj wiadomo, jest też gniazdko stereofoniczne po to, ażeby można było to ładnie sobie wyłączyć na czas wyjęcia jacka. No więc generalnie biorę się za to i jestem ciekawy, co z tego wyniknie. Polecam sprawdzić tak naprawdę, a zobaczymy, czy to daje coś fajnego, czy nie. To nie jest jedyna oferta, jaką firma Analog Workshop ma, że tak powiem, w swoim zanadrzu. Tam można znaleźć preampy oczywiście do gitar basowych, oczywiście można znaleźć preampy bazowane na klasycznych konstrukcjach, takich jak na przykład tam w tym Charvelu białym, czyli takie, wiecie, tam nie wiem, JE1200 to się chyba nazywa. No generalnie jest tam sporo różnego fajnego stuffu, który można sprawdzić i który można wykorzystać. Mówię, w tym momencie nie wiem, jak to zagadało i nie wiem, co się dzieje, no bo będę wymieniał, więc pokażę wam trochę rzeczy z wymianki, pokażę wam, jak zagrało przed i potem pokażę wam, jak zagrało po, a potem wam powiem, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba. Zobaczymy. Tak wygląda schemat, który udostępnia producent. Tutaj jest też przy okazji też zdjęcie, ale dostałem jeszcze od Sławka taki oto tutaj narysowany całkowicie rysuneczek, bo sam nie wiedziałem, czy to się podłącza po podku czy przed podkiem. No mówię, zaletą jest to, że nie wymieniamy podków. Zaletą również jest, szanowni państwo, to, że tak naprawdę można to zrobić, no wiecie, no nie wyjmując tutaj przetworników i wszystko to w ten sposób zrobić, żeby się, wiecie, no ładnie do tego dostać, ale nie musieć jakoś specjalnie ingerować. No więc biorę się za to, tak? Mam jedną rękę niestety. Jeszcze raz wam pokażę, jak wygląda ten preampik. Malutka rzecz, którą sobie po prostu wsadzamy w gitarkę. Takie coś.
Czekajcie, o, ładnie się teraz pokazało. Taki oto bajerek SMD. Mówię, no montaż tego nie wygląda na jakiś super ultra skomplikowany. Porządne jakieś japońskie gniazdko, proszę bardzo, więc to już jest też plusik. I nie jest to tak naprawdę jakoś super ultra drogie też. Co okolice tam 40 czy 50 euro, więc to no, nie jest to jakaś taka super droga rzecz. I myślę, że spokojnie można wejść na stronkę i sobie to zakupić. Odlutowałem na razie jeden kabel i ten kabelek sobie tu wchodzi w szósteczkę według schematu. Potem zrobię jakąś jeszcze masę. No to jest generalnie przewód, który jest sygnałem z przetwornika bridge'owego. Nie jestem w stanie wam nakręcić tego, jak lutuję, bo tutaj nie mam nawet... Zresztą, lutuję jak lutuję. No. Jak sam typ lutuje, każdy widzi. Nie, ostatnio się trochę wyrobiłem, ale no, na razie jest tak. Podłączone są tutaj te dwa kabelki od przetworników do każdej strony. Sprawdziłem mierniczkiem, czy się nie styka. No może być tutaj dla niektórych takie triki, że te kabelki są dosyć blisko, znaczy te dziurki są dosyć blisko siebie. Być może jakby to było leciuteńko większe i można byłoby je trochę rozstawić, to byłoby łatwiej to zamontować. Wiadomo, to jest zrobione przez kogoś, kto jest elektronikiem i zna się na lutowaniu, ale robione jest dla ludzi, którzy na lutowaniu się może nie do końca znać muszą. Więc żeby było łatwiej, to może trochę by to mogło być szerzej, ale no poradziłem sobie. Tutaj teraz jest kabelek, który połączy ten preamp, znaczy przewodzik, który połączy ten preamp z przełącznikiem przetworników. Swoją drogą to są kabelki, które wykorzystujemy w serwisie. Są to kabelki firmy Reds Music, oczywiście w pełni tutaj ekranowane. Akurat mamy dwużyłowe, no jedną żyłę można wyjąć, jeżeli potrzeba, albo cokolwiek z tym zrobić innego i wiecie. No, generalnie używamy zawodowych kabelków w serwisie, więc tutaj mam taki kabelek. No u mnie pewnie będzie to zrobione na razie tak w fazie eksperymentalnej. I gdzieś to sobie tutaj będzie owinę taką gąbeczką i gdzieś tam się to tutaj po prostu będzie trzymać. Gdzieś to sobie tutaj zmieszczę. Robię to jako po raz pierwszy. Za drugim razem już pewnie będę wiedział trochę lepiej, jak to przymocować. No ale jedziemy z tematem, tak? Kurde, ale to proste. Nie, naprawdę mega. Została mi jeszcze tylko wymiana gniazdka. I wszystko tu jest zrobione. Okazało się nawet, że nie trzeba dodatkowo tutaj tej masy dolutowywać, bo wszystko już jest i tak w układzie. Mega, mega prosto. No wyszło mi na pierwszy raz tak, no słuchajcie, jak na drukowanie SM, znaczy na ten, na lutowanie SMD, to całkiem niezłe. No mówię, dla takich mniej wprawnych rąk może to powinno być trochę większe, ale to może się czepiam, nie? Zawsze można przyjść do jakiegoś serwisu gitarowego. No, ciekawy jestem, co to da tak naprawdę. Kurde, działa! Sprawdziłem, tutaj mamy taki... taki mam nie Joyo, nie, tylko ten taki World Series na takiej paczuszce fogowej. I generalnie, no podłączyłem, żeby zobaczyć, tylko jest sygnał, nie, nic tutaj nie gra. Czekajcie, no, ale generalnie działa i jestem zadowolony. Mówię wam, bardzo prosta rzecz. Zrobienie sobie aktywnej gitary z gitary pasywnej, bez wyjmowania przetworników, bez większej ingerencji, tak naprawdę tak, jeden kabelek, te są oryginalne, tutaj jest jeszcze podłączona masa, jeden taki masa z podwójnym, więc właściwie to 2, 3, 4 kabelki i jesteśmy załatwieni. Gniazdko jest w zestawie. Teraz ja tylko sobie to jakoś ładnie gąbeczkami to muszę. No jakieś tej gąbeczki muszę znaleźć, żeby to wiecie, żeby to się nie ruszało i żeby się nic tam nie rozłączyło. No i jestem. Na razie jestem zadowolony. Zobaczymy, jak będzie grało. No powiem wam, że jak podłączyłem to do tego, no to sygnał się wydał taki konkretnie mocny, więc może się zrobić to mocne. Ważne jest też, żeby nie przesadzić, tak? No bo na przykład rzeczony tutaj Charvel Jackson to jest J50 i to jest bardzo nisko outputowy pick-up, który jest podrasowywany też preampem takim aktywnym, więc raczej na mój rozum no nie ma sensu podłączać tego do Merlina Hellfire'a, który ma tam, nie wiem, 16 czy tam 18 czy 14, jak jest H4, to jest raczej do
nisko-outputowych przetworników, żeby je podbić. Pewnie da się też i wiecie, jakiś wysoko-outputowy, ale ja tak po staremu, no, boomersko, że tak powiem, to traktuję. Dobra, ja to skręcam i no i trzeba będzie pograć, zobaczymy, no. Thank you.
Dobra, jedziemy z wrażeniami na szybko i na gorąco. Wrażenia na szybko i na gorąco są takie. To podbija sygnał chyba o 24 decybele i zostawiłem labogę, jak przyszedłem tutaj, to zostawiłem labogę na tych samych ustawieniach, włączyłem ją i generalnie zacząłem grać i mówię, kurde, no tak, zostawiłem ją na małym gainie. Trochę jakby zjadło górkę, ale na takim małym gainie fajnie to rozbujało to wszystko i fajnie się ten taki crunchek zrobił, nie? No i nagle patrzę, a to jest tak naprawdę czysta barwa. Kanał czysty z labogi, który się tak przesterował, a ten kanał czysty w labodze się nie przesterowywuje i do tej pory tak nawet jakimiś high outputami to ciężko było go przesterować. No i to było pierwsze zdziwienie. Rzeczywiście gdzieś troszeczkę uciekła taka zadziorna górka, którą można oczywiście podkręcić pewnie prezencją albo treblami i tak dalej, więc to nie jest jakiś tam problem. No, jakbyście sobie wsadzili inną gitarę, inny pick-up i wszystko inne, to też te same ustawienia gałek nie musiałyby zadziałać. No, była tutaj gruba ingerencja. Więc potem przełączyłem się oczywiście na kanał Drive. No i tak jak z reguły gram na szóstce na gainie i już jest tego gainu całkiem sporo, tak tutaj no na tej szóstce no to już było go dużo za dużo i już było tak, że no zaczęła się gitara gdzieś tam jak byłem blisko pieca wzbudzać i tak dalej, no co na normalne, co jest normalne na dużych gainach, więc zmniejszyłem go na dwójkę i na czwórkę i wystarczyło. Dla kogo to jest w takim razie? No jest to dla kogoś, kto gra rzeźnie. Jeżeli ktoś nie używa za dużo czystych barw i gra konkretną rzeźnię i nie wiem, dopala wzmacniać Tube Screamerem czy tam jakimkolwiek innym, jakąkolwiek inną kostką i po prostu nie potrzebuje barwy czystej jako takiej, nie wiem, ma kilka gitar i w jednej gitarze chce grać po prostu łojąc i nawalając, no to jest to opcja dla takiej osoby. I fajnie to siedzi pod łapą. Nie kręciłem nic korekcją, więc zostawiłem korekcję tak samo. Kręciłem gainami, kręciłem głośnościami. W pewnym momencie też ten sygnał okazało się, że no wiadomo, na przesterze no to tam jakoś się skompresował, nie? No bo przester kompresuje, ale ta czysta barwa nagle zrobiła się taka, że te sygnały, które mi tam weszły w mikrofony, no zrobiły się dużo głośniej. Było też dużo głośniej. Więc musiałem tym pokręcić. Potem też rozkręciłem na maxa gain na czystym kanale i wyszedł przerewelacyjny crunchek. No taki high crunchek bym powiedział. Słuchajcie, fajna rzecz, jeżeli ktoś potrzebuje naprawdę konkretnej dopałki do swojej gitary, nie potrzebuje czystych barw, bo ma kilka gitar i na przykład na innej gitarze uzyskuje czyste barwy, a potrzebuje gitarę do konkretnego łojenia. W prosty sposób z gitary o stonowanym brzmieniu można zrobić gitarę do rzeźni i myślę, że to jest godne polecenia dla takich właśnie ludzi. No, słyszeliście już te próbki, więc też pewnie macie jakieś swoje wyobrażenie. Mówię, no to rzeczywiście no było tak, że troszeczkę zginęło ta zadziorna górka, która gdzieś mi tutaj była, ale to bym sobie mógł zrobić korekcją, więc no mega to jest. Przypominam wszystkim, że jeden z takich preampów jest do wygrania w giveawayu w tym miesiącu, lutowym giveawayu dla Patronite'ów. Bardzo wszystkim, którzy wspierają ten kanał, dziękuję i bardzo jestem wdzięczny za to, co robicie dla tego kanału i że pozwalacie mi robić chociażby takie eksperymenty, bawić się i dzielić się z wami tą wiedzą, więc jestem mega zobowiązany za to wszystko wszystkim osobom, które teraz widzicie na ekranie, które po prostu współtworzą ten kanał różnymi wsparciem różnym pieniężnym. Jak wiecie, jest ten giveaway. W giveawayu jest do wygrania poza tym preampem gitara Ibanez w tym miesiącu, kabel od PRS-a na Neutrikach z Silentem, mikrofon ProDipa, dwa tunery, z czego jeden właśnie PRS-a piękny z ptaszkiem, a drugi bez od gitareska. Dalej mamy zajebisty efekt Boogieman, którego płaczę, że oddaję. Od Iana Ridera Workshopa, wspomniany preamp, torby, tam są jakieś też Guitto, kostki Joyo i takie tam różne inne, widzicie to wszystko na ekranie, jest pełna lista, wystarczy wspierać i brać udział po prostu w gitarowej mgle w tenże sposób i móc to wygrać, nie? Tam za każdą dyszkę jest jeden los na loterii fogowej. Słuchajcie,
No co, chyba wsio, tak? A no oczywiście zbieramy na przeprowadzkę. Powiem wam, że policzyłem to sobie. No musiałoby to być naprawdę... Musiałoby to się utrzymać na poziomie co najmniej powyżej 6 tysięcy z tego Patronite'a, żeby ta przeprowadzka doszła do skutku. No pierwszy mój element pod koniec stycznia, na początku lutego był taki w głowie, że Jezu, zrobimy to i w ogóle działamy i tak dalej, i tak dalej. Spieliście też się konkretnie i fajnie to poszło do góry. Ale no policzyłem to wszystko razem z remontem i tak dalej, no na ten czas może to być trochę za dużo. Zobaczymy jak to się rozwinie dalej i zobaczymy co z tego wyniknie dalej, jeżeli chodzi o wasze wsparcie. Zobaczymy czy ten lokal jeszcze będzie. No na pewno w tym budynku, jeżeli by to było, byłoby to łatwiejsze do zrobienia, ale zobaczymy. Słuchajcie, no na ten czas mnie na to, w tym momencie mnie na to nie stać. Ale nie bójcie się, nie obrażajcie się oczywiście, jeżeli wiecie, no wspieracie mnie po to, żeby to się stało, a to się nie stanie, to co się odwlecze, to się to nie uciecze, a w międzyczasie te giveaway'e na przykład będą większe, albo jeszcze coś wymyślimy, jak już się ta cała srandemia skończy, to wreszcie może pójdziemy na jakiś browar. Słuchajcie, no przecież wiecie, że was kocham. I będzie dobrze. Będzie dobrze, dzieciaku. Złożę dwie wiktorie. Słuchajcie, trzymajcie się i dzięki za wszystko, co robicie. Końcówka samolotowa, jeszcze jest kilka końcówek samolotowych, a potem sobie wrócimy do samochodowych. Ale sprawdźcie tego analog workshopa, bo jest moc i potęga. Trzymajcie się, pa! No dobrze mówiłem, tutaj jest jakiś kanadyjski, Canadian Air, ale tutaj dobrze mi się wydawało, że to są Saby. Więc dla wszystkich miłośników końcówek samochodowych to mamy dzisiaj Saba. J35 Draken to też był taki model, który można było sklejać za czasów mojego i pewnie niektórych z was dzieciństwa, kto pamięta Drakena. Pojawiły się Drakeny. Ten trochę przypomina F4 Fantoma, ale jednak nie jest Fantomem, bo to też jest Saab AJ5 SF Wiggen się nazywa. Saaby, no wiecie, no jak jeszcze była ta firma, to robili samoloty. Nie ma to nic wspólnego, no, oczywiście z P4, F4 w sensie, ale no takiego tutaj Drakena to miałem. Dragon to Dragon. Piękne rzeczy. Piękne rzeczy.